18 stycznia 2020 roku w restauracji Perła Przemyśla doszło do podsumowania wizyty delegacji bośniackich z gmin Konic, Kakani i Nowo Sarajewo w powiecie leżańskim i gminie Leżańsk, zorganizowanych z inicjatywy Fundacji imienia braci Sołuńskich, Cyryla i Metodego. Uroczysta kolacja uwieńczyła przeszło 5-dniową wizytę obejmującą spotkania z samorządowcami, przedsiębiorcami oraz podmiotami ekonomii społecznej. W kolacji uczestniczyli przedstawiciele powiatu leżańskiego, gminy Leżańsk, gminy Tryńcza, gminy Korczyna, gminy Zarzecze, Andrzej Wyczawski, dyrektor programu Erasmus+, ksiądz Artur Janiec, dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej, pani Krystyna Wróblewska oraz grupa pracowników i przyjaciół Fundacji imienia braci Sołuńskich, Cyryla i Metodego. Był to czas refleksji i wspólnego planowania działań w roku 2020. Uwieńczeniem kolacji było uroczyste podpisanie listu intencyjnego przez zaprzyjaźnione gminy oraz deklarację współpracy na polach kultury, sportu, przedsiębiorczości i funduszy europejskich.